Hej, czy witajcie czaty w kolejnym odcinku naszej pięknej serii map z Minecraft, map SCP Minecraft. I to jest, Jezu Święty, jak ja się w ogóle, to jest tak dziwna seria, ponieważ aktualnie jestem na Minecrafcie wersji 1.4.7, wersji sprzed około 7-6-8 lat, ponieważ na tą wersję była ta mapa, ten texture pack. Jest to mapa pod tytułem SCP-432. Miałem kilka gier opartych właśnie na tym SCP-ku. Przyszła pora na tą mapę. Zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę sobie opiszemy, przeczytamy opis. Jedna rzecz tylko dla was: w tej grze nie ma dźwięku. Jakby nie ma dźwięku. Jestem na creative i nie ma dźwięku. Mam voice, ten sound na maksa i nie ma dźwięku, mikser też mam na maksa, więc nie wiem czemu, ale ten Minecraft nie ma dźwięku. Mam nadzieję, że to nic, że mimo tego klimat będzie. Mamy oczywiście trzy tryby, jest tryb Save Monster, czyli bez potwora, jest tryb normalny i jest tryb Bright, czyli prawdopodobnie gram tutaj nie na potwora, tylko na doktora Brighta, który jest potworem. Nie, to nie to. Jest to tryb jasny, w którym po prostu więcej widać. Dobra. Tu był początek, intro. Witaj w SCP-432. Mapa została zainspirowana od The Sky Midnighta, który stworzył grę horrorową indie SCP-432. Celem jest to, żeby znaleźć 5 artefaktów i przynieść je z powrotem. Na starcie artefakty są bardzo małe. Gold crossy? Krzyże złote? Kiedy to skończysz każdy tryb, kiedy skończysz jeden tryb, kolejny będzie odblokowany. Poza tym mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeszcze link do tego typa, oczywiście link będziecie mieli w opisie. To jest w ogóle mapa sprzed 7 lat. Ale dobra, jedziemy. Intro dwuminutowe, bright mode, zagrajmy sobie na normalu. Cyk, nie ma dźwięku. Okej. Ja jestem tylko na texture packu, chcę powiedzieć, jestem na maksymalnym brightie i mimo tego jest jasno. Pumpkin on, put the... pumpkina mamy założyć. Okej! Okay. Czyli tak to wygląda. Place key here. Nie mam key. Okej! Okay. Ból jest taki, że nie mam maski, ale dobra. Minus też jest taki, że muszę zmniejszyć trochę kamerkę i się przestawić, bo zasłaniam wam tą wielce efektywną i potrzebną latarkę. Dobra, jedziemy. SCP-432 bez dźwięku na mapie, na wersji Minecrafta starszej niż niektórzy moi widzowie. Tak, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dobra, tu jest jakaś płytka niskowa, to może tam póki co nie idźmy. Mamy potężnego praktycznie blindneza na 21 minut. Okej. Okay. Jak to się tutaj prezentuje? Sorry, że patrzę na drugi monitor, ale główny jest tak ciemny. Mogę sobie, wiecie co, zwiększę sobie tylko jego jasność. O właśnie, cyk. Okej, będzie teraz troszeczkę jaśniej, także mogę patrzeć na główny monitor. No a zobaczymy, gdzie nas zaniesie to wszystko. Nie mam póki... Gramy na creative, bo tak było na początku. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. W każdym razie, no, zrespiłem się na creative, to chyba raczej gram na creative. Spoko jest ten motyw z założeniem maski. Okej. Kliknąłem jakąś... Co jest? O, i zniszczyłem blok diamentu. Jezu, zapomniałem, że jestem na creative. Widzicie co, ja tak mam tego Minecrafta tak śmiało na prawie 100%. Nie wiem, co to było. Jakiś blok diamentu mi wyskoczył. To może ten texture pack jest jakiś średnio aktualny. Dobra, mamy coś. Alchemy stand. Co tam było? Kurde, przez to chyba nie powinien być na creative. Mode 0. Właśnie, już chyba nie powinienem być na creative. Dobra, mamy tego. Może to powinno mnie jakoś hurt. Nie, nie zrobiło mnie hurt. Mamy chyba pierwszą rzecz, którą jest Alchemy Station. Czyli właśnie miejsce, w którym się robi potki. Póki za tego potwora nie widzę. Mapka miała naprawdę dużo pobrań, bo już w tysiącach. Dobra, wróćmy się i zobaczymy. Znaczy wróćmy się, mam nadzieję, że to jest takie, wiecie, że to jest... wiecie co, dajcie mi chwilę, zrobię cięcie. Nie no, tak wbiłem sobie do menu, sprawdziłem, czy texture pack faktycznie działa, jest załadowany, no i jest. Logo jest zmienione. Więc no, dziwne, że to tak wygląda. Uważałem, że ta mapka będzie trochę inaczej wyglądać. Dobra, jesteśmy chyba na powrocie. Oj, nie jesteśmy na powrocie. To tak powinno wyglądać? Secret area! Ciastka!
Team AI Unlimited, dobra, znaleźliśmy sekret, teraz mam sekret. Nie wiem po co mi sekret, ale okej. Secret AI Area, to ona nie była taka secret, bo wszedłem i ją znalazłem tak o korytarzem, nie jakoś błądziłem. Okej, przejdźmy przez. Oaa! LOL, widzieliście to? Ale dobra, przeżyłem, mam armor standa. Brewing standa, przepraszam, dobra, zagrajmy na Bright Mode. A nie, odblokowałem go, faktycznie tam był potwór! Oj. No pumpkina już mamy. To chyba nie to. A, Boże! Dobra, jeszcze szybko game mode sobie włączę. Bo nie wiedziałem, że to tak działa. Game mode 0, dobra. I 5 potrzebujemy, dobra, czyli jeden artefakt znaleźliśmy. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie znaleźć. Tam był potwór, więc potwór nas zabił. Okej, potwór wygląda jak potwór. Faktycznie jak potwór jest SCP-432. Ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Okej, to był ten sekretariat. Trzymajmy się prawej strony, to zawsze jest sposób. Jeden artefakt znaleziony, zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, tu chyba mam zejść. Oj. Nie ufam tym przyciskom. Secret Area! Kolejny Secret Area, Boże. Znalazłem więcej sekretów niż kurde artefaktów, które miałem znaleźć. A te sekrety nie są takie bardzo ukryte. Ale okej, dobra. Tak, szliśmy. Prawa strona to jest ta strona chyba. Coś powinniśmy znaleźć tą metodą, tak? To jest Minecraft, raczej Minecraft nie może być trudny przecież. Przynajmniej wiemy jak działa ten potwór, że po prostu nagle są płytki naciskowe i te płytki naciskowe wchodzimy na nie i umieramy. Dlatego chyba najlepszym sposobem jest po prostu nie wchodzenie na płytki naciskowe. Ja musiałem się przekonać na swoim własnym przypadku, żeby na nie nie wchodzić, ale nie, no już tego nie powtórzę. A póki co chciałbym znaleźć więcej artefaktów. Bo boli mnie to, że mam tylko jeden, a potrzebowałbym 5. Jak mi się nie uda do końca odcinka... Okej, jest potwór. I to jest to. To tam nie wchodzimy, okej? Tam nie wchodzimy, dobra. Był potwór, były płytki naciskowe, czyli takie dosyć basicowe rzeczy. Oczywiście to wszystko jest bez modów, ani bez jakichś tych... Tu chyba znalazłem pierwszy artefakt. Tylko na texture packu to jest i na command blockach zakładam. No faktycznie jest lepiej, że bez modów, bo nie trzeba się bawić w instalację i ta mapka jest o wiele bardziej przystępna do gry. Choć akurat to, że jest tu brak dźwięków trochę boli. But okay, mam nadzieję, że sobie poradzimy. No i powiem, że kurde ciężko znajdowanie w takich map. Jedyne co mi zostaje to takie typowe mapy typu a, wyłom przechowawczy, jesteś klasą D, które możemy obserwować na przykład w Containment Breach'u. Jej, mamy kolejny artefakt, sztos. Już drugi. Dwa artefakty już mamy. To może uda mi się to faktycznie znaleźć. No, zasada prawej strony i nie wchodzenie na każdą płytkę naciskową, póki co jest sprawna. I jakoś nie zabija mnie na każdym kroku, plus no, zostają mi rzeczy po śmierci, nie wiem czemu. Czyli, no, te artefakty jednak znajdujemy. Tam później kolejne się tryby odblokowują. Chyba robię już kółko chyba. Nie, to jest kolejny potwór, jakiś inny. W sensie ten sam potwór, ale w innym miejscu jest ta pułapka. Nie wiem też jak duży jest ten labirynt. Śmieszne. Okej, kolejny potwór. No nie chcę, żebym mnie mordował, typ co, nie? Prawie jak, tak, no, jak nam się nie uda, to zawsze mogę sobie te brewing standy wziąć z... Creative'a i zobaczyć, co wyjdzie. W ogóle to jest chyba wełna biała. To powinno w ogóle zupełnie inaczej wszystko wyglądać. Ja zupełnie inaczej sobie tą mapę zapamiętałem, jak kiedyś grałem w tą grę indie właśnie tego SCP-432. Ale no kurde, okej. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Zasada prawej ściany może być trochę już nie działać, bo możemy już robić 14 kółko wokół tego wszystkiego, a ja nawet się nie zorientuję, bo nie mam pamięci aż tak do tych korytarzy. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy robię. Znajdźmy jakieś charakterystyczne miejsce, tu nie wiem, pułapka. A ja to nie jest jakieś takie. Właśnie. Aha, Boże, a chodzi mi mucha tutaj. Nie lubię muchy, cały dzień mi siedzi w tym pokoju. Psik. Dobra. Jakieś charakterystyczne miejsce, nie wiem, tam gdzie ten potwór miał wyskakiwać. Dobra, mam kolejny artefakt, czyli metoda na prawej ścianie jest w 100% sprawna. Jak będzie trzeba, to przebiegnę tak całą mapę, żeby tylko znaleźć to wszystko. Żebym ja się nie zapędził, kurde. Żebym się nie zapędził z jakąś pułapkę tego potworka, bo to może niekoniecznie są tylko i wyłącznie płytki naciskowe z takim tym.
Już raz mnie zabił, okej? Okay? Zobaczymy, jakby to wyszło drugi raz. Na póki co. Spoko jest ten motyw, tak jak mówiłem, z tym pumpkinem. Dobra, i tu robimy kółko. Nie. Przepraszam, ale... Tu piston po prostu. Nie powinienem mieć coś mapy. Chyba powinienem w ogóle na Adventure Mode chyba to grać. Czyli na Game Mode trzecim, a nie drugim. Jakbym miał F1, no właśnie. Kurde, ciężko, jak mam być szczery, no bo robimy już kółko, już tu byliśmy. I znaleźliśmy tylko trzy artefakty, czyli tamte muszą gdzieś być gdzieś indziej. A, czemu? Czemu ten korytarz jest taki długi? A tu się nie da biegać. Skończ się korytarzu, bo już nudy. No, szybciej, dobra, tu. Dobra, wiecie co, skręćmy trochę. A, super skręt wykonany przeze mnie. Dobra, bo chyba nie znajdziemy tego. Tak mi się wydaje, że może być trochę problem ze znalezieniem tego. Lol. Monster. Dobra, może chyba będzie na miniaturkę coś takiego. No ale tu jest start, tak? Tylko to, w ogóle, że się tak da projektować tych. I to jest powrót. Kurde, dobra, no zrobię jeszcze tak po środku trochę tą rundkę, tak w miarę w środek, nie wchodząc w żadne zakamarki. O, już się zgubiłem. Ale chyba nie jesteśmy, nie będzie nam dane znalezienie tego. Jeżeli zasada prawej ściany okazała się skuteczna tylko w 60%, a nie w 100%, to znaczy, że no nie pyknie to. Mogę zjeść to ciastko, te dobre? Któreś tam jest takie potężne, o te. Nie mogę, nie jestem głodny. Nie, gram na normalu, tak? No właśnie. Chyba będziemy mógł przejść. Dobra, czaty, no to dobra. To gdzie jest ten spawn śmieszny? On gdzieś tu był chyba. Kurde, zgubiłem spawn, serio? Trzeba być Gaborem, naprawdę. Dobra, tu jest chyba na prawo. Nie. Tak, nie, tu jest potwór. To tu jeszcze raz na prawo i na prawo. O tu, dobra. Weźmiemy sobie te brewing standy i zobaczymy, co się stanie. Game mode... 1. Weźmy sobie brewing. Żeby ich było w sumie łącznie 5. Możemy dać tutaj game mode 0 i zobaczymy, co się stanie. Dzień dobry. Lever, mamy klucz. Co mi dało? Okej, zrobiłem. Ten zwykły tryb zrobiłem. Mam jeszcze tryb safe bez potwora, ale to ten potwór nie był jakoś inwazyjny. Efekt i bright, który jest chyba tylko jasny. Dobra, no to chyba to by było na tyle, czaty. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ten status Blind Dance'u mam jeszcze nadal na głowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, udostępnienie, dzwoneczek i te wszystkie inne rzeczy. Wbiliście na Discorda, grupę na Facebooku, fanpage, Instagram i kanał Twitch, jakaś syrena alarmowa. Siren Head przyszedł na końcu odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, cześć. Cześć.